Podobał Wam się odcinek o nowościach płynących z Androida 10, dlatego dzisiaj postanowiłem pokazać Wam, co Apple nowego wymyśliło na iPady. Zmieniła się nawet nazwa systemu, zamiast iOS mamy iPadOS. Zobaczmy, co się pod tym kryje. Zamysłem Apple było zrobienie z iPadów nieco bardziej rozbudowanego narzędzia. W związku z tym zmieniono w pierwszej kolejności wielkość siatki z ikonami. Teraz mamy siatkę 5x6 ikon, dzięki temu więcej skrótów jesteśmy w stanie zmieścić na poszczególnych pulpitach. Użytkownicy domagali się tego od lat, także dobrze, że w końcu to się stało. iPad ma być bardziej przyjazny do obsługi jedną ręką. Apple wprowadziło możliwość zmiany klawiaturę na swobodną, która przypomina tę z iPhone'ów. Może ją dowolnie po ekranie rozmieszczać, co dodatkowo wpływa na komfort pracy. Motyw ciemny, który musiał w końcu pojawić na urządzeniach od Apple. Ciemny motyw zauważycie też w aplikacjach od Apple, takich jak Safari, zdjęcia czy też mapy. Dopracowano Safari, aby można było korzystać z webowych aplikacji w sposób cywilizowany, w końcu. W ten sposób Google Docs czy arkusze można obsługiwać w miarę komfortowo paluchem, co kiedyś było dosyć problematyczne. Tak samo ze swojej strony mogę powiedzieć o YouTube Studio. Jest nowy system pobierania plików, ale dalej jest problem z pobieraniem plików audio. To jest cudowne, to nowa wielozadaniowość. Można w tym momencie wyświetlać w oknie pływającym dodatkową aplikację. To było, ale nowością jest możliwość agregowania w tym miejscu wielu programów i płynne przechodzenie pomiędzy nimi za pomocą gestu. Działa to świetnie, a do tego mamy możliwość pracy z wieloma aplikacjami w tym samym momencie. Świetną sprawą jest umożliwienie użytkownikowi podzielenia okna Safari pomiędzy dwie karty. Karta może zachowywać się jak druga aplikacja Safari, co na pewno będzie bardzo przydatne przy wielozadaniowej pracy. Dzielenie jednej aplikacji pomiędzy dwa okna dotyczy również innych aplikacji systemowych Apple. Możemy tworzyć dzielone okna, które w menadżerze zadań od teraz traktowane są jako jedno okno. W ten sposób okien z Safari współdzielonych z inną aplikacją może być kilka, jak nie kilkanaście, ale jak widzę na razie jest to ograniczone tylko do topowego iPada. W tym celu rozwinięto gesty wywoływania podręcznego menu aplikacji przez dłuższe przytrzymanie palca na ikonie aplikacji. Można wywołać w ten sposób okno wszystkich podzielonych widoków aplikacji czy małych okien, w których dana apka występuje. Zanim kolejne nowości, to zachęcam Was do zasubskrybowania kanału po kolejne odcinki z nowinkami systemowymi. Planuję pokazać nowego iOS-a, co wnosi na starszych smartfonach od Apple, także warto być na bieżąco. Skoro iPad ma być nowym komputerem, to przeprogramowano aplikację pliki. Mamy bardziej czytelny, kolumnowy widok na pliki i foldery, intuicyjne segregowanie treści, mamy szybki podgląd na informacje plików, można kompresować i dekompresować katalog plików, co kiedyś również było nie do pomyślenia na sprzęcie od Apple. Oczywiście w sprzęcie mobilnym. Zupełnie przeprojektowano aplikację zdjęcia. Już nawet nie chodzi o to, jak teraz wizualnie to wygląda, ale co ta aplikacja potrafi. Możliwości edycji zdjęć są teraz ogromne i bardzo przypominają ten edytor z MacBooków. Takie czynności możecie również przeprowadzać na wideo i najlepsze jest to, że działa to bardzo płynnie. Gesty kopiowania, wklejania i cofania. Jest to teraz mega proste. Zaznaczamy tekst, chcąc go skopiować, wystarczy zsunąć 3 palce na ekranie, wkleić tekst, rozsunąć palcem. Przesunięcie 3 palców w lewo, to cofnij, w prawo, to przywróć. Mega intuicyjne i do tego przyspiesza pracę. iPad będzie mógł być teraz dodatkowym ekranem do MacBooka, ale najpierw ten drugi musi otrzymać aktualizację do macOS Catalina. Pewnie jeszcze na kanale wrócę do tego tematu. To tyle z mojej strony. Podoba Wam się nowy iPadOS? Dajcie znać w komentarzu, czy też macie swoje iPady, czy dostaliście aktualizację. Tymczasem żegnam się z Wami i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!